13-latek, ale dobrze skończyłem sobie Teraz będzie Andrzej Gąsienica, Towarzystwa Sportowego Mistrza Zakopany, w pierwszej serii uzyskał 83 metry, zajmując tym samym 10. lokatę po pierwszej serii. Andrzej Gąsienica, Towarzystwo Sportowe Mistrza Zakopany. Ten duet Józef Jarząbek, Kazimierz Bafia prowadzi Andrzeja Gąsienicę. No i po co? Bartłomiej Kusek. No kurde! No! 83 metry. 28 Aleksander Zniszczoł, Zniszczoł i Zniszczoł, w pierwszej serii 84,5 metra, dał mu to 6. lokatę po pierwszej serii. Serii próbnej uzyskał nawet 9. Ale to młodziutki zawodnik, 16-latek podopieczny Jana Szturca. No widać teraz Jana Szturca, to jest ta biało-czerwona kolejeczka. Zaraz machnie Jan Szturc i on ruszy na skoczni, na rozbiegu skoczni. O teraz! Dla tych z Państwa, którzy obserwujecie, ładnie to wszystko. 86 metrów. Tak jest jego wynik. Tak, tego nie było. Jelenka numer 29. Pierwsza seria 91. Wieczny. Jeżeli to jest Wisła Zakopane, to wiadomo, że Jarząbek i Kazimierz Bafia. O czym zresztą często podkreślam w rozmowach i wywiadach. Klemens Murańka. Klemens Murańka, 88,5 metra. 88,5 metra. Wszystko to jest 95 metra. No i teraz Grzegorz Miętus, AZS Zakopane, zajmujący drugie miejsce po pierwszej serii, bo prowadził po pierwszej serii Klemens Murańka. Grzegorz Miętus. W pierwszej serii uzyskał 87,5 metra i teraz jest Grzegorz Miętus, uczestnik Pucharu Świata, piękny skok. I teraz tylko czekamy na pokonanie 86,5 metra. 86,5 metra. Tym samym zakończyliśmy starty juniorów w grupie P. Prosimy teraz ekipę wyrównującą ze skok skoczni, kilkuminutowa przerwa, nieco niech odchodzi.